Witajcie na hajsjebani. Z Nie, tej no kurwa, strony ty nawet Cinerik. takiej kwestii nie potrafisz powiedzieć, kurwa. Jakie? Dobra, no to... Wait. Dobra, 3, 2, 1. Hej, cześć, siemanko, z tej strony Lider Gilligote. Zapraszamy was na obiecane Q&A. I Tak. W sumie tyle, możemy już zacząć. No i ciężko było. Z kim macie sojusz, a z kim wojnę? Kim mamy sojusz, a z kim wojnę? O Jezu, no to wojnę mamy z BSQ, z paroma gildiami z Wielkiej Ósemki. Znaczy, nie tyle, że mamy wojnę z BSQ, mamy po prostu z nimi taką dziwną spinę, której za bardzo mi się jakoś nie chce tłumaczyć. Spinę w sumie jeszcze, można to tak nazwać, że mamy z gildią Żaba. Przychodzą nas często w różnych godzinach, w różnych porach przebijać bez powodu. Czego totalnie nie rozumiem. Spinę mieliśmy kiedyś z gildią Mlask, ta spina trwała. Znaczy można to w sumie nazwać bardziej wojną, bo z Frojem nigdy nie miałem na pięku. Zawsze udawało mi się z nim jakoś rozmawiać na spokojnie. Jak on miał na przykład oszusta w gildii, ja o tym wiedziałem, to zawsze mu dawałem o tym info. Ale no, nasza wojna taka między nami to trwała ponad rok i rozpoczęła się przez to, że wbiłem pijany na TeamSpeaka, bo jeszcze wtedy siedzieliśmy na TeamSpeaku. Wbiłem pijany na TeamSpeaka i postanowiłem wypowiedzieć wojnę gildii Mlask. Jakoś do tej wojny dołączyły się Helfy, ta strefa Mlasków, później dołączyły się Mówy i tak jakoś to trwało tak z rok, te nasze przybijanie się wzajemnie. Mamy jeszcze spinę z strefą Tendów, znaczy nazywam to strefą Tendów, a są tam TPS-y, tendy, shity, talki, tapy i inne gildie. Gówno. Rozumiem, same chujowe gildie. No teraz Damski niech coś powie o sojusz. A sojusz mamy z SN, Pig, Mowę i Help? WT, ty kurwa debilu. Jaki WT? No SN, WT. Nie mam wpisania na sojuszach, więc nie mówię nic. Kiedy meetup gildii? Na mojej pokarka. Więc myślimy, że meetup gildii mógłby się odbyć w pierwszy dzień pierwszy dzień wakacji, w pierwszy albo w drugi miesiąc wakacji. To zależy od stanu finansowego członków, od ich ambicji, no, od wszystkiego. No i od chaty gospodarza i od namiotów gospodarza. Dobra, rozumiem, next. Że ty nie będziesz gospodarzem. Ja. Nie, gdyż mieszkam w mieszkaniu 2 metry na 3 metry. Mam giga zjebów w rodzinie, mieszkam w bloku. Nic gorzej być nie może. Rozumiem. Ja bym się bardziej obawiał, że ktoś mi wyniesie telewizor. Ja już się nie boję. Nie. Tu obronię. Tutaj akurat zgotę wierzę, że co najwyżej, jeśli ktoś by miał mi coś zabrać, to byłby to Krycha. Telewizora nie mam jakoś. Esa. Więc myślę, że mógłbym gociaków na spokojnie wpuścić na chatę bez większych problemów. Nie? Ja bym Hypera nie wpuścił, bo bym się bał, że mi nalewkę wypije. Hyper to pijany po jednym piwie. Ja dodam jeszcze swoje pytanie odnośnie tamtego pytania. Czy zamierzacie coś nagrać z tego meeta? Powiem tak, że robiliśmy już pierwszy meetup, miał być pato stream na Gilligotę, ale wyszły problemy techniczne, więc myślę, że jak sprzęt będzie pozwalał, to myślę, że coś nagramy. Na przykład myślę, jak będzie pozwalał. Myślę, że będzie na przykład szukanie Biedronki w Łodzi, bo w Łodzi nie ma Biedronek. Jest, są Biedronki, nie słuchajcie się go, w Łodzi się po Łodzi. Dobra. W Biedronce kupował mi alkohol, patus. Za to nie się nie powodzi, lolicą. Dobra. Pytanie to, kiedy IRL? Kiedy IRL? Myślę, że kiedyś będzie. Wczoraj. Myślę, że wczoraj. Ja tak na poważnie to no nie mam pojęcia. Myślę, że kiedyś będzie, bo mieliśmy już robić IRL, jak Gildia Only nas do tego wyzwała. Zebrałem zdjęcia, zmontowałem prawie cały IRL, a potem się okazało, że zbuntował mi się program do nagrywania, cały Sony Vegas. Znaczy program do nagrywania, do montowania i
od tamtej pory wcale mi nie działa i montuję w innych programach. I wygląda to tak, że no, przepadło całe nagranie i odechciało mi się całe to montować od nowa, plus parę osób odeszło, parę nowych osób doszło i tak jakoś no... Na zdjęcia? Mam cały czas zdjęcia. Doszło na zdjęcia, hehe. To tak, następne pytanie do Francuza. O, czy Francuz jest w Gildii Gote? Francuz, odpowiem tutaj, to tak, ogólnie jak gram w jakiejś gildii, to zazwyczaj długo w niej gram. Ostatnio w Milkach grałem 2 lata, wcześniej jeszcze w Rządach na Skafie, NCHC w ogóle. No i teraz w Mówach już jest chyba ponad rok, więc ja nie lubię zmieniać gildii i będę dalej grał w Mówach. Następne pytanie. Co? Za 2 lata widzimy się w Gotę. No jak Lolix troszeczkę tam popracuje, będzie miał kaskę, żeby mnie tutaj wykupić, to zastanowię się, zastanowię się. Pieniądze są fajne. Znaczy nie, bo oczywiście, że nie, bo następne pytanie. Niestety tutaj moje słowa obrócą się przeciwko mnie. To pytanie każdy zna odpowiedź. Czy Francuz to sprzedajna kurewka? Wydaje mi się, że każdy zna odpowiedź. Jest to odpowiedź, że nie. Tutaj nie ma co nawet dyskutować i w sumie to tyle z pytań do mnie. Lecimy dalej. Następne pytanie jest to, dlaczego gruby jest gruby i ma zaniżone IQ? Bo jest rudy. Dlatego ma zaniżone IQ, a gruby jest gruby, bo kurwa nie potrafi jeść jak człowiek. Rozumiem. Ja nie rozumiem. Kolejne pytanie to, dlaczego Francuz to kozak żartuje oszust? Dlaczego Francuz to oszust? To ja może wytłumaczę, już pod odcinkiem Francuza wytłumaczyłem tą rzecz. Pewnie chodzi o słynny, no odcinek Francuza, który wrzucił bodajże wczoraj, czy dzisiaj go wrzuciłeś? Dzisiaj. Ten odcinek? Dzisiaj. To znaczy, dzisiaj, jak najbardziej dzisiaj. Chodziło o to, że Francuz zgadał się z Hyperem, że Hyper zostanie zabity przez Francuza i Hyper zostanie za to z VIP-a i nikt o tym inny nie wiedział poza nimi. Miał być to taki prank na Gildii Gotę, a wyszła z tego mini spina. No i chłopaki chcieli się zrewanżować. Zrewanżować. No bardziej chodzi o to, że nikomu o tym nie powiedzieli i potem był problem, bo ja zostałem zajebany przez przypadek. Później okazało się, że Gildia chciała mnie pomścić, Francuz też został zajebany. No i tak. Tak jakieś wyszło. A moja główka jest w pokoju z różowej wełny i... Mogę zaprowadzić tam też. I z rurą? Idziemy? Nie, no to... Myślę, screena że... można dać. O, dobra. No to screena się wrzuci. Dlaczego Gildia Gotę jest kontrowersyjna? Dobra, to wytłumaczę to, bo to jest coś o... No, to Gildia Gotę jest kontrowersyjna, to jest... W środku Gotę to jest taki żarcik, bo nie będę wymieniał jakie serwery, ale pewne serwery odmówiły nam jakby to powiedzieć, znaczy nie tyle, że współpracy, po prostu wypłacania nagród, nazwę to w ten sposób. Na przykład jest nagroda za pierwszą topkę, uznajmy, rankingu. Gotę ma pierwszą topkę rankingu, ale no niby wygrała, Gildia Gotę wygrała konkurs, ale nie do końca i nie dostanie nagrody za ten konkurs. No to tak jest, no niektóre serwery z góry ustaliły, że jesteśmy kontrowersyjną gildią, wszystko stało się po słynnej naszej spinie z Augustikiem, co posty na nas tworzył. I znaczy, żeby nie było, w żaden sposób tego nie łączy, tylko mówię, że to jest akurat śmieszny zbieg okoliczności i po prostu niektóre serwery uznały nas przez to za kontrowersyjną gildię. Próbowałem wytłumaczyć, że dlaczego tak uważają, ale podobno ja wiem. I w sumie tyle. No. Jakie macie stosunki ze Skrill?
ze Skill, jakie mamy stosunki. Ty wiesz coś na ten temat, Damski? Jakie mamy stosunki ze Skillami? Nie wiem. Raman. Wiem, dobra, że zrobiliśmy oszusta. No bo ja akurat powiem tak, że mamy dość dziwne stosunki ze Skillami. To co ale wielkie. Robisz? Kurwa! Komar na pół tego! Sorry, stanął mi, kurwa no. Komar na pół ekranu! Ej, to trzeba zajebać, co to jest? Jakie macie stosunki ze Skill? Dobra, to nasze stosunki ze Skillami są naprawdę, naprawdę dziwne, bo raz przebijamy na przykład PT, to Skille im pomagają i napierdalamy się z Skillami. Przebijamy mity, Skille im pomagają, znowu się napierdalamy ze Skillami. A wychodzi na to, że jak jest jakaś podbramkowa sytuacja, jak na przykład, nie wiem, przybija nas strefa tendów. Będę to nazywał po prostu strefą tendów. Nie chce mi się mówić te całe mocarstwo Blazing Packa, czy jakkolwiek oni się tam zwał. To w każdym razie, jak nas przybija ta strefa tendów, to okazało się, że nagle Ninon GG, z którym osobiście, z tego co pamiętam, żadnego słowa w życiu nie zamieniłem, no to przychodzi wraz z Gildią Move i nam pomaga. Więc no nie, nasze stosunki są naprawdę dziwne, ale myślę, że są neutralne, mimo że wygrali nawet raz z nami wojnę na Kit HC. Rozumiem, czyli koło chuja tobie latają Skille, a im dokładnie to samo. No tak, dokładnie. Ile ma w końcu Krycha 0252 lat? 38 lat. I syna, będzie pod argotem w gildii. Jego syn gra w waszej gildii, serio? No tak. Ja pierdolę. O kurwa. Pojebana. Kolejny gociarzy. Tak jak było piasto. Czy będzie grał w gotę? Już gra. Nie. Ja go uduszę, Cfela. Nie będę mieć dzieci. Rozumiem, dobra. Kto jest najlepszy w gildii? Odpowiedź to nie Francuz, bo nie gra w gotę. To ja i Fatih. Tak. Dobra, no to niech będzie. O, on jest dobry, nie jest najlepszy. Najlepszy jest tak. Słynny syn, czyli Bodzio Podłegotę i Adriano Podłegotę. Hejbrach jeszcze jest najlepszym z najlepszych Gotę. Aha. Co myślicie o gildii wsad? Nawias. Jeb, pip, acią. Koniec nawiasu. Ja nic nie powiem, ale no nie znam, coś nie powiem. Dobra, no to ja jak wpisuję Ginfo w SAT, to widzę, że mają coś z FOCS. Fox, nie wiem, FOCS. Jest to gildia, która niby ma nas kiedyś przebić. I no nie, no nic o wsadach nie myślę, w każdym razie mają coś z jakąś gildią, co chce nas przebić. I to tyle. Następne pytanie. Czemu nie lubicie BSQ? To ja odpowiem w ten sposób, że do gildii BSQ zawsze miałem jakiś problem. Uraz. Uraz. Bardzo dobrze to zostało określone. Uraz. Bo jak na przykład biliśmy się z kimś z BSQ i mu pisałeś S i tak dalej, albo że ale chwilowe zagrania. On nie ma BSQ. To no. Pisałby, że Augustik nie lubi, jak mu się gildii wyzywa. No i na przykład, dla mnie to jest giga śmieszny, jak nas BSQ przybijało wraz tam z helpami, 10 innymi gildiami. No niestety nie udało się obronić i wrzuciliśmy o tym odcinek na ty, jak nas przybijał. To nie wiem, nakurwił w tych komentarzach tyle przekleństw, tyle gówna, tyle wszystkiego. YouTube mu usunął komentarze za tam propagowanie już nienawiści czy coś takiego. Ja nic z tym nie miałem wspólnego. I on zaczął jakieś posty na nas kurwa tworzyć, że to na Facebooku, co mnie giga śmieszy, że zaczął na nas posty tworzyć, że o, nie potrafimy trzymać poziomu i że mu komentarze usuwamy i że on jest zły i że będzie nas na każdym serwerze jebał.
Dobra, następny.